mi tym opowiadać rzeczy, ponieważ chcę powiedzieć o pieniądzach wam teraz. Chciałbym też prosić was, żebyście sobie zapisywali pewne fragmenty Biblii, ponieważ one bardzo wiele mogą zmienić w waszym systemie finansowym. Ja w ogóle wierzę w bogactwo chrześcijan. Ja nie wierzę w to, że chrześcijanie mają posiadać jakiś tam poziom finansowy i że on musi być poziomem skromnym. Ja nie wierzę w skromność finansową. Uważam, że skromność finansowa jest religijna i wynika z złej interpretacji w ogóle Bożego serca i z niezrozumienia, z realnego niezrozumienia Bożego serca. Ja jestem ojcem i ojciec chce dla swoich dzieci wszystkiego. Nie troszkę. Ja nie chcę troszkę dla swoich dzieci. Ja chcę dla swoich dzieci wszystko. I to jest normalne serce ojca. Czy ja osiągnę te rzeczy, czy nie, to jest zupełnie inna przestrzeń. I czy moje dzieci to wezmą, czy nie, to jest zupełnie inna przestrzeń. Ale ja chcę. Przypomnijmy sobie w ogóle serce Boga, które mówi w ten sposób. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy wszyscy są zbawieni, czy wszyscy przyjmują zbawienie i dochodzą do poznania prawdy? Nie wszyscy, ale Bóg chce. Prawda? On chce. To nie to, że nie chce. Prawda? On chce. I Bóg chce, żebyś miał pieniądze. Z drugiej strony musisz wiedzieć, zanim zacznę ten wykład, że nie polega to na tym, że skoro Bóg chce, żebyś miał pieniądze, to ty będziesz miał pieniądze. Bo jak wszystko w Królestwie Bożym, rzeczy nie zależą od Boga. Rozstań się z tą religijną mentalnością, że rzeczy od Boga zależą. Rzeczy nie zależą od Boga. Rzeczy zależą od Ciebie. Zawsze, kiedykolwiek i ilekolwiek w życiu będziesz chciał słuchać tego, czego nauczam, będziesz chciał być w tym nurcie, to będziesz ode mnie słyszał wciąż to, że odpowiedzialność należy do Ciebie. Religia jest rozpoznawana po tym, że będziesz słyszał od różnego rodzaju kaznodziei takie sformułowania, że Pan to uczyni. Jak ja słyszę, że Pan to uczyni i są na to przypisywane różnego rodzaju wersety, że nie według mocy i siły to się wydarzy, według mojego ducha. To jest religia wszystko. To religia. To jest w ogóle taka ściema. Wszystko, co mam dzisiaj w życiu, od najdrobniejszego elementu służby, poprzez relacje miłosne, zasobność finansową i inne rzeczy, mam w wyniku tego, tak, że ja, Artur Ceroński, będąc posłusznym Bogu, zrealizowałem to, co On do mnie powiedział. W ten sposób Pan mi dał. Rozumiecie? To jest ta druga strona łaski. Łaska ma dwie strony. Jak kij ma dwa końce, to łaska ma dwie strony. Jedna strona łaski to jest niezasłużona Boża przychylność i Bóg, On w tej części łaski podaje nam Chrystusa. Nie zasłużyliście na to. Czasami ludzie przychodzą i mówią, taki Pan jest dobry, ja nie zasłużyłem na to. Ja mówię, jasne, że nie zasłużyłeś. Na piekło zasłużyłeś. Żeby całe życie Cię w piekle dojeżdżały demony, na to zasłużyłeś, o. To tak ludzie gadają, żeby tak pogadać o czymś sobie, żeby tacy pokazać, że są skromni. Oni nie są skromni, tylko chcą być uznani. Chcą być uznani za skromni, to ich stymuluje. Odrzucenie. Chodzi o to, że to jest jedna strona łaski. Druga strona łaski to jest Boża przychylność w Tobie, Boża zdolność w Tobie. Czyli jeżeli Ty przyjmujesz Chrystusa, przyjmujesz tą niezasłużoną przychylność Boga, to teraz ta łaska realizuje się przez Bożą zdolność. Czyli mam Chrystusa już, amen, i mam możliwości. Co to znaczy mieć Chrystusa? W praktyce mieć możliwości. Wcześniej nie miałem Chrystusa, nie miałem możliwości. Mam Chrystusa, mam możliwości. Słowo moc, tak?
jest słowem od słowa móc. Mogę. Co to jest mieć moc? To móc coś zrobić. I to oczywiście jest działanie Pana. Tylko my teraz musimy zobaczyć, jakie to jest działanie Pana. To nie jest działanie poza Tobą. Bóg nie działa poza Tobą. Nie działa poza Twoją wiarą. On nie działa poza tym. Rozumiecie? Nie. Tak sobie Bóg upodobał, że działa z łaski przez wiarę. Tak sobie upodobał. Rozumiesz? Dlatego te teksty Jezusa, wierzysz czy nie? W ogóle wierzysz. No czym ciągle wierzysz? Bo wszystko jest możliwe. Wiecie, patrz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Co to oznacza? Że dla niewierzącego nic nie jest możliwe. Naucz się. Skoro wszystko jest możliwe dla wierzącego, to dla niewierzącego jest nic niemożliwe. To są rzeczy logiczne. Bóg jest mega logiczny. I teraz mówimy o pieniądzach. I pierwsza rzecz, którą... może ja trzy takie fragmenciki przeczytam. Piąta Mojżeszowa... Albo nie, nie to, że przeczytam, tylko mam zaznaczę. Piąta Mojżeszowa 28:1-14, zaznaczcie sobie. Piąta Mojżeszowa 28:1-14 i Piąta Mojżeszowa 15:4-6. Tutaj jest mowa o przekleństwach różnego rodzaju i o błogosławieństwach. Widzimy tutaj, że jeszcze sobie to sprawdzę, czy mam dobrze tutaj. Piąta Mojżeszowa 28:1-14. 28:1-14. Tak, tutaj widzimy błogosławieństwa za posłuszeństwo i widzimy 15, aha, dobrze, błogosławieństwa za posłuszeństwo, bardzo dobrze. I piąte Mojżeszowa 15:4-6. 15:4-6 to też sobie postudujcie. 15:4-6. O, i to przeczytamy. Tutaj mamy. Bo tutaj Piąta Mojżeszowa 28:1-14 chcę, żebyście się zapoznali z tą informacją o błogosławieństwie Bożym. Co to jest to błogosławieństwo? Bo Chrystus stał się przekleństwem, abyś był błogosławiony. Co w ogóle poczytał o tym błogosławieństwie? W ogóle co to jest? Czego to dotyczy? To jest o tym. I teraz błogosławiony oznacza uszczęśliwiony, był szczęśliwy. Błogosławić znaczy uszczęśliwić kogoś. A przekląć to znaczy zatrzymać jego wzrost. Zatrzymanie wzrostu. Przekleństwo to jest zatrzymanie wzrostu. To nie jest tam brzydkie słowo powiedziane na kogoś. Czasami ludzie mówią, bo ty przeklinasz. Kiedyś ktoś w kościele miał takie pretensje, bo ja mówię, w imieniu Jezusa ja przeklinam wszelką cielesność dla ludzi tutaj. I taka osoba mnie przyszła i mówi, dlaczego tak zrobiłeś? Jestem pod twoim autorytetem, przekląłeś cielesność. Ja mówię, no bo cielesność jest twoim problemem. No ale jak to? Teraz mi nie będą rzeczy wychodzić w życiu. Nie, no mówię, że bez przesady. No jak się, to co ty uważasz, że ja to po ręką machnę, że rzeczy nie będą w życiu wychodzić? Ja w proroczy sposób ustanawiam wstrzymanie manifestacji cielesności w ludziach w Kościele. Przez zatrzymanie cielesności zaczyna się uwydatniać duchowość. To proste jak konstrukcja gwoździa. To takie moje zadanie. Wstrzymuję cielesność, mentalność cielesną. To tak działa. I tutaj 5 Mojżeszowa 15:4-6. Bo oczywiście nie będzie ubogiego wśród was. Zobacz. Bo oczywiście nie będzie ubogiego. To znaczy oczywiście. Gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg Twój daje ci dziedziczne posiadanie. Jeśli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i starannie spełniał wszystko to przykazanie, które dziś nakazuje. Gdyż Pan Bóg Twój błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś wielu ludom pożyczał w zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał w zastaw. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą panowały nad Tobą. Oczywiście.
wyraz. Oczywiście, kiedy przyjąłeś mojego Syna i Zbawiciela, tak, jako swojego Pana, to oczywiście nie będziesz ubogi. To w ogóle weź się z tym zapoznaj, tak jak z tym, że jesteś sprawiedliwością Bożą i chorobą się nie będziesz. Oczywiście nie będziesz ubogi, oczywiście, że nie będziesz ubogi. Oczywista sprawa. To nie jest, że się może starzyć. To nie jest, że Bóg pobłogosławi. Ludzie nie mówią, Panie, pobłogosław, że miał pieniądze. Powiedział, wiele uspokój się, chłopie. Mówię, oczywiście nie będzie ubogiego wśród was. Z tym się zapoznać trzeba. Oczywiście, że nie będzie. I teraz chcę przeczytać Kaznodziei Salomona 10:19. Kaznodziei Salomona 10:19. I Słowo Boże tutaj mówi tak. Pieniądz umożliwia wszystko. I z tym też się zaprzyjaźni. Pieniądz umożliwia wszystko. I zacznij mieć pewne podejście do pieniędzy właśnie takie, jak mówi Pismo. Nie mów, Duch Święty umożliwia wszystko. Bo tu nie jest tak napisane. Tu jest napisane, pieniądz umożliwia wszystko. A ludzie się modlą i mówią, Panie, Ty jesteś tym, który umożliwia wszystko. Wiecie, co w ogóle, ludzie sobie nie zdają sprawy, o co tu w ogóle chodzi. Że tego rodzaju modlitwy to są religijne rzeczy. To jest religia. Religia. My wiemy, że globalnie wszystko jest od Boga. Tylko nas nie interesuje globalnie. Wiecie, co nas interesuje? Doraźność. Bo Ty siedzisz tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz masz jeść. Tu i teraz masz się ubrać. Tu i teraz masz mieszkać. Tu i teraz masz mieć rodzinę. Tu i teraz masz zabezpieczyć swój dom i swoje dzieci. Tu i teraz. A więc nie możesz żyć w mentalności, tak? Że Duch Święty. Tak? Absolutnie. Bo ludzie tak mówią, a bo Pan jest Wszechmogący, On wszystko może. Ja mówię, On jest teoretycznie Wszechmogący. Jest teoria, że On jest Wszechmogący. On jest w swojej naturze Wszechmogący. Ale kiedy dochodzi do Ciebie, tak, to przestaje być Wszechmogący, bo Twoja wola się zaczyna. To jak On jest Wszechmogący? Doszedł do Ciebie, dał Ci wolną wolę i sobie wziął zamknął. Teraz się okazuje, że to, co Ty zdecydujesz, to będziesz miał. I to, o czym nie zdecydujesz, to nie będziesz miał. To jaką mentalność przyjmiesz, tak będzie w Twoim życiu, bo Ci dał wolną wolę i nigdy nie zdejmie z Ciebie tego. Jak? W ogóle ludzie, tak, no, to my wpuścimy Boga, tam On wyjdzie, bo w ogóle nigdzie nie wyjdzie dalej. On nie zrobi ruchu żadnego dalej, ani kroku. Chcę, żebyście mieli odpowiedzialność na sobie. Również w związku ze sprawami finansowymi. Bo pieniądz może być wszystko. I teraz tak. Psalm 24:1 pokazuje nam, że wszystko należy do Boga. Do kogo? Do Boga. Wszystko należy do Boga. A więc skoro wszystko należy do Boga, a Bóg jest Twoim Ojcem, to do kogo wszystko należy? Do mnie. Właśnie. To trzeba tak zacząć myśleć. Wszystko, co jest wokół, należy do mnie. To jest moje. Mój znajomy założył firmę sprzątającą, taki paszport. I pierwszą rzeczą, którą zrobili z żoną, jak wyszli z urzędu, zarejestrowawszy firmę, to wiecie, co zrobili? Wsiedli w samochód i przejeżdżali po mieście u siebie i robili tak. W imieniu Jezusa bierzemy ten budynek do sprzątania. W imieniu Jezusa bierzemy ten budynek do sprzątania. I tak jeździli przez cały dzień. Zgodnie z prowadzeniem pańskim. Następnego dnia zaczęli dzwonić do administratorów tych budynków i umawiać się na spotkanie. Kiedy oni to zrobili? Kiedy oni przez wiarę wzięli budynki? To zrobili najpierw. Bo czyje to budynki? Ich! Nie! Henka, Ździśka i innego. Gdyż Psalm 24:1 mówi tak, że
Wszystko należy do Boga. A Bóg to jest twój ojciec. I jest napisane, że jesteś dziedzicem Jego dóbra. Ty i Bóg jedno jesteś. Co należy do Boga, należy do ciebie. Druga rzecz, w drugim liście do Koryntian 8:9 jest opisane to, że my to mamy z krzyża, czyli my mamy do tego prawo. Gdyż Chrystus stał się ubogim, abyśmy dziedzictwem, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Czyli my to mamy z krzyża. To nie jest tak, że się Bogu jakoś tam wymknęło, czy powiedziało, że o, będziesz tam miał, dam ci, wiesz, takie teraz jak się rzuca, nie dam ci, a nie dam. Nie, to jest z krzyża, to się nam należy. Musisz zatem zrozumieć, że zasobność finansowa się tobie należy. To nie jest tak, że Bóg ci teraz daje łaskę, że ci da. Da mi Bóg. No, będę się modlił, teraz to da mi Bóg. Będę studiował pismo, to Bóg mi da. Będę to, to Bóg mi da. Nie, to jest moje. Moje. Ja w ogóle, słuchajcie, jak ja załapałem te rzeczy, jeszcze nie byłem w pełnej gotowej służbie, ja w ogóle szedłem do pracy jak po swojej. Ja nigdy, ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia. Ja nigdy nie miałem w ogóle problemu ze znalezieniem pracy. Nigdy. Od kiedy poznałem Jezusa. Ja od kiedy poznałem Jezusa, to nie pracowałem 3 tygodnie. Rozumiecie? 3 tygodnie. W życiu, od kiedy Jezusa nie poznałem, w ogóle ludzie, a wcześniej w ogóle nie pracowałem. Bo ja uważałem, że normalny złodziej nie pracuje. Ja uważałem, że bycie złodziejem to jest bardzo szlachetne zajęcie. Ja naprawdę tego miałem bardzo poważne podejście. Rozumiecie, ja naprawdę uważałem siebie za normalnego złodzieja i uważałem, że to jest w ogóle bardzo dobry sposób na życie. Ja nie pracowałem, ja nie umiałem pracować, ludzie. Ja nie umiałem gniazdka przykręcić. Rozumiecie? W ogóle. I ja potem uwierzyłem w swoje możliwości i ja zawsze miałem pracę, ja szedłem po pracę zawsze jak po swoją. Bo to jest mój ojciec, który jest właścicielem tego. Ojciec mój. Teraz tutaj mówiłem Igorowi, jak rozmawiałem kiedyś w jednej firmie z Bogiem i też wzrastałem w tym, o czym do was mówię, i szef zabierał premię, bo tam okradziono, to się premię zabierał wszystkim. Ja się modlę, Panie, niech mi tylko nie zabierze premię. I wtedy tu się do niej mówił, Artur, ty pracujesz u mnie, a nie u niego. On ci tylko płaci. Rozumiesz, o co chodzi? Halleluja. Już nigdy się tak nie modliłem. Nigdy. Była ta sytuacja, że wszyscy mieli zabrane premię oprócz mnie. Mnie pytali koledzy, dlaczego nie masz zabranej premii? Ja mówię, bo z Bogiem. No patrzcie dla mnie w ogóle, ja mówię, no i co? Po trzecie, Galacjan 3:13 zapisz sobie. A także piątą Mojżeszową 28:15-20. I tutaj chcę, żebyś zobaczył, że te przekleństwo nad tobą absolutnie już nie panuje, które tam jest opisane. Ponieważ Chrystus wyzwolił cię od przekleństwa zakonu. I w jaki sposób On cię teraz wyzwolił? Otóż On cię wyzwolił przez to, co jest napisane, znaczy jaka możliwość w tobie powstała. Piąta Mojżeszowa 8:18, oto jest ta możliwość, która powstała. Bo teraz my jesteśmy wyzwoleni od przekleństwa finansowego, mamy mieć pieniądze. Tylko jak mamy te pieniądze zdobywać? Piąta Mojżeszowa 8:18 mówi tak. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje ci siłę do zdobywania bogactw. Aby potwierdzić swoje przymierze. Jak On potwierdza swoje przymierze na pułapie finansowym z Tobą? Nie jedynie informacją, że już nie jesteś pod przekleństwem, że Chrystus stał się ubogi, abyś ty miał pieniądze i tak dalej. Pamiętaj, mój Bóg, że to Pan Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactw. Wiesz, co musisz uwierzyć?
że posiadasz możliwości do zdobywania bogactw. Ty je masz teraz. Tak jak posiadasz. Jesteś człowiekiem, który posiada możliwości nadprzyrodzone do zdobywania bogactw. Ja do ludzi często mówię tak, nie macie pieniędzy, bo nie chcecie ich mieć. Nie wierzycie w to, że możecie mieć pieniądze. Nie wierzycie w to, że posiadacie siłę do zdobywania bogactw. Nie wierzycie w to słowo, które jest pod, które mówi o tym, że Bóg w ten sposób potwierdza swoje przymierze. A ja w to uwierzyłem. A ja w to kurczę uwierzyłem, że za to się wezmę, to zarobię. Ja w to uwierzyłem jak głupi. Że za to się wezmę, to zarobię. Ktoś nie zrobi, ja zarobię. My ludzie tego uczymy. Ja mówię tak. Jeżeli założysz sklep z bułkami i będziesz wierzył, to na twojej ulicy może być 5 innych sklepów z bułkami. A to do ciebie będą przychodzić kupować bułki. Podczas kryzysu padną 4 sklepy, ale nie twój. To jest kwestia wiary. Że ja mam do tego się więcej. Możecie, ja zawsze ludziom mówię, możecie zacząć robić rzeczy, o których nie macie pojęcia. Możecie sięgnąć po takie przestrzenie finansowe, że są one wam zupełnie obce. Ja mówię, nie bójcie się tego, ponieważ Bóg mówi, pamiętaj, że ja, Pan, dałem ci siłę do zdobywania aby potwierdzić moje przymierze w Chrystusie Jezusie, które z tobą zawarłem. Dlatego mnie tak mierzi, jak ludzie przez lata tkwią w czymś. I mówią, pomódź się o mnie. Pomódź się o mnie, żeby, bo szef obniża teraz pensję, żeby mi nie obniżył. Ja mówię, człowieku, przecież ty już za tą pensję, co masz, to nie masz za to umrzeć. Mówię, czemu ty tam pracujesz? Napluj w to miejsce, wyjdź stamtąd, bo Pan dał ci siłę do zdobywania bogactw. Pan ci nie dał siły do tego, żebyś przetrwał w tej pracy za głodową pensję. Nie mów, że ci Pan błogosławi, jak dostajesz 1380 brutto, bo to ci diabeł błogosławi. Masz diabła, który ci błogosławi. To diabeł błogosławi 1380 brutto. A nie Pan. To jest bogactwo? Bogactwo? To wstyd. Żeby dzieci Boże tak funkcjonowało. I mówiły, Panie, dziękuję Ci za to. Siedziałem w więzieniu z człowiekiem z Kazachstanu. Przyjechał z Kazachstanu do Polski. W świecie to się działo. Nie znał języka polskiego ani angielskiego. Nie miał gdzie mieszkać. Wiecie, co zrobił? Miał odłożone troszkę pieniędzy, więc postawił sobie pierwszego dnia swoje bagaże do przechowalni i siedział sobie na dworcu do 3 rano. O 3 rano rozstawiano nastawienie dziesięciolecia namioty do handlu. Poszedł o 3 rano na stadion dziesięciolecia i podszedł do pierwszego namiotu i zapytał, czy może pomóc rozstawić, czy dostanie za to jakieś pieniądze. Oni powiedzieli jasne. Porozstawiał namioty na stadionie dziesięciolecia pierwszej nocy po przyjeździe z Kazachstanu do Polski. Miał już co jeść. I wziął sobie nocleg w hostelu. Robił tak dzień w dzień, chodząc na stadion dziesięciolecia. Odłożył sobie pieniądze na wynajęcie mieszkania. Rozumiecie? Człowiek ze świata. Człowiek ze świata, zaczynając od zera. A ja dzisiaj słucham chrześcijan, wypełnionych Duchem Świętym, którzy do mnie mówią, tak? Że to jest wielkie błogosławieństwo, bo oni dostali jakąś śmierdzącą pensję gdzieś, jakiegoś chama ze świata. Który ich dojeżdża jak burą sukien.
A tu jest napisane, że Pan dał ci siłę do zdobywania bogactw. To słowo siła jest tym samym słowem, które jest wykorzystywane do takich określeń jak stworzenie ziemi, rozumiesz, wygranie wojny, rozumiesz w ogóle. Pan dał ci siłę. Ludzie nie wiedzą, jaki potencjał mają w sobie do zarabiania pieniędzy. Jaki mają potencjał. Czwarta rzecz. W Księdze Kaznodziei Salomona 5:18 jest napisane, że zasobność macie uszczęśliwiać. A więc wcale nie jest tak, że ty masz mieć dużo pieniędzy, tylko i wyłącznie dlatego, aby tymi pieniędzmi zasilać królestwo. Przede wszystkim masz mieć pieniądze po to, aby być szczęśliwym człowiekiem. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Bo tylko szczęśliwy człowiek może zasilać królestwo. Jak ty nie będziesz szczęśliwy, to ty nie będziesz zasilał królestwa. Będziesz jakieś bździny przynosił do kościoła. Rozumiecie? Będziesz jakieś bździny przynosił, żeby sumienie swoje zagrać. 5, 10 zł, 15. Na tacy, tak jak w kościele katolickim, to dostawałem w Franciebie 5 zł, w Franciebie to sobie wyliczyłem za 3,60 zł, to by jeszcze rogał. No tak ludzie przynoszą do kościoła, czyli bo przyniosłem tyle, przecież ja mówię, co ty robisz, mówię, przecież dajesz spokój. To Lester Stavel kiedyś pani, bo on zawsze kościół zakładał pierwszy taką tabliczkę, zrobił church, wieszał w Franciebie i głosił. Oni się nad niego śmiali, pluli na niego. I mu kolektę pierwszą zebrał, to tam zebrali chyba 10 centów czy 20. On popatrzył, wszyscy do piekła pójdziecie, a to zapomnij. On tak z nimi jechał od początku. O co chodzi? Kto może dawać pieniądze? Ten, kto jest szczęśliwy. Kaznodziei Salomona 5:18. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, mając pieniądze. Najpierw. Bo dopiero człowiek, który jest szczęśliwy, może co robić? Hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Dopiero. Bo zaczynasz być pewny tego, jak bardzo Bóg cię kocha. I tutaj nie chodzi o to, z drugiej strony, bo ludzie mówią, no ja, to ja wiem, że to chodzi, jak będę miał duże pieniądze, to będę dawał pieniądze do kościoła. Ja mówię do ludzi, słuchaj, jak nie będziesz dawał z tego, co masz, to na pewno nie będziesz dawał z tego, co będziesz miał. Jak nie dajesz dziesięciny, proszę ciebie, z tych twoich 2000 miesięcznie, to jak będziesz miał 20 tysięcy, to też nie będziesz dawał dziesięciny, bo przecież normalna sprawa, że chciwość cię zerze. Pierwsza rzecz, którą dziesięcina robi w twoim życiu, tak, to cię uszlachetnia. Luther powiedział, że ostatni się portfel nawraca, się portfel nawróci, cały człowiek nawrócony. A taka jest prawda o portfelach, w czasie w ogóle mówi do ludzi o pieniądzach, to ludzie się trzeba, o pieniądze. Ja mówię, oczywiście, no mówię, mówi o pieniądzach więcej niż o sprawiedliwości Bożej. Bo pieniądz umożliwia wszystko. Dotknij tematu pieniędzy w ludzkim życiu, dotkniesz tematu ich serc. Bo gdzie skarb, twój, tam serce twoje. Gdzie konto twoje, tam serce twoje. Masz dawać kasę? Może ciebie zaczyna być problem z sercem. Dlaczego? Bo te serce nie są syte. To nie są syte te serca. Dlatego Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, jaki On jest dobry i jakie mamy możliwości, żebyśmy byli w stanie wygenerować, tak, naszą siłę, tak, do tego, aby być szczęśliwymi na płatnie finansowym. I wtedy my widzimy, rozumiecie, jak bardzo dobry jest Bóg. Jaki to dobry Bóg. I siejemy wdzięczności. Ale trenujemy swoją wdzięczność od samego początku. Ja pamiętam, my zawsze sialiśmy Królestwo Boże. Zawsze. Jak już załapałem, o co kawam, tak? To siałem w Królestwo Boże. Bo drugi list do Koryntian 9:8 pokazuje nam, że mamy mieć, aby dawać. Czyli
Mamy mieć, aby być szczęśliwymi i mamy mieć, aby dawać. To w takiej kolejności. Jesteśmy szczęśliwi, mamy, czujemy się bezpiecznie, tak? Coraz większa wdzięczność w nas powstaje, coraz więcej się w Królestwo. Ja marzę, żeby coraz więcej się w Królestwo Boże spotkać. Ja tego chcę w swoim życiu. Ja nie chcę, proszę, słuchajcie, dawać na Królestwo Boże jakichś niewielkich sum pieniędzy. My w ogóle nie uczymy tego ludzi, my w Warszawie uczymy ludzi, ja mówię, w Królestwo Boże wal ile wlezie. Wiecie, niedawno odszedł do Pana Paweł Łodawa. Ostatnie, mieliśmy cały czas z nim kontakt aż do końca. Gata do ostatnich dni miała z nim kontakt. Ostatnie kazanie, które wygłaszał się w kościele, to było kazanie o pieniądzach. Już był taki samiutki, wyszedł, patrzyliśmy na to i mówił, no też długa historia z Pawłem, nie będę teraz o tym mówił, ale mówił tak, jak kiedyś mówił. Bo kiedyś mówił inaczej, potem inaczej, a na końcu swojego życia mówił tak jak kiedyś. I patrzyłem na niego i miałem łzy w oczach, bo pamiętałem to, jak na początku, jak się nawróciłem, to był pierwszy kaznodzieja, którego kasety trafiały do mnie, to znaczy kasety magnetofonowe, to był pierwszy człowiek ruchu wiary z Polski, jak go znałem. I mówił tak, jak kiedyś mówił. Jak mówi, nie siejesz w królestwu z całego swojego serca, to kradniesz. Mówi, nie kradniecie. Ale kto może słyszeć takie rzeczy? Kto to usłyszy? Wiesz, kto to usłyszy? Bo to, że do uszu dojdzie ludzi, to do wszystkich dojdzie. Ale kto usłyszy? Które uszy to usłyszą? Uszy, które mają już obrzezane portfele. Obrzezane portfele. I teraz tak. 1 Samuela 17:25. Aby móc przyjąć błogosławieństwo finansowe, musisz powalić przeciwności, które blokują cię przed zasobnością. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz o diabła. Diabeł chce, żebyś... Chce w sprawach finansów dwie rzeczy robi diabeł. Pierwsza rzecz to jest taka, że blokuje rozwój finansowy kogoś, kto ma szczere serce, tak, w temacie dawania. A druga sprawa to jest taka, że on stymuluje rozwój finansowy tych, którzy są przeciwni królestwu. Diabeł robi wszystko, aby ludzie przeciwni Chrystusowi mieli dużo pieniędzy. I robi wszystko, aby ci, którzy są rozkochani w Chrystusie, nie mieli pieniędzy. To takie robi dwa myki finansowe. Jak ktoś jest szczery w Chrystusie i chce siać w Królestwo, i chce budować Królestwo finansowo, to diabeł zrobi wszystko, postawi takie przeszkody na jego drodze, że on się nie rozwija finansowo. A jak ktoś jest antychrystusowy, tak, to diabeł zrobi wszystko, żeby ten człowiek miał pieniądze, ponieważ on wtedy będzie niszczył tym pieniędzmi Królestwo. Pieniądz umożliwia wszystko i to w każdych rękach. Dasz pieniądze w ręce uzurpatora politycznego, rozumiecie? To on uzbroi bandytów i zrobi z nich armię. To jest bardzo proste. A więc diabeł chce ubogacać bezbożnych i chce zubażać pobożnych. Tego chce szatan. I diabeł będzie stawiał na twojej drodze blokady finansowe. I musisz zrozumieć, że aby się rozwijać finansowo, będziesz musiał powalić blokady finansowe. To nie jest tak, że ty nie musisz powalać blokad, bo tam jest napisane, dałem wam siłę do zdobywania bogactw. Czyli ty musisz użyć jakiejś siły, aby się przebić.
Że to nie jest tak, idę sobie, tu mnie skapnie, tam poleży, tu znalazłem kawałek złota, to tam mi powiedzieli, że w Betelu znaleźli złoto, tam mówili w telewizji, to ja coś znajdę, będę leżał. Czasem coś znajdziesz. Może diament, może złoto. Tylko i tak ci na wiele nie wystarczy. Jakie są główne przeciwności? Po pierwsze, to jest brak poznania na temat obfitości. Czyli chrześcijanie mający brak poznania na temat obfitości nie mają pieniędzy. Jeżeli chrześcijanin nie rozumie, że Bóg chce dla niego obfitości, to nie będzie miał obfitości. Po drugie, to jest niedowiarstwo. Klasyczna rzecz. Ludzie nie dowierzają, że oni mogą mieć. No tak już rozumiem, że Chrystus stał się ubogi, aby był ubogacony jego bogactwem, no ale nie wierzę do końca, że to o mnie chodzi i że tak naprawdę to ja. Tak naprawdę to. Po trzecie, niechęć bycia bogatym. Religia doprowadza do tego, że ubóstwo jest cnotą. Mówi się ludziom i to naprawdę szczerzy ludzie tak wierzą. Szczerzy ludzie! I mówią, poprzestawaj, ale dużo na tym, co posiadasz. Chodzą w garniturach z lat 70. Rozumiesz, o co chodzi? Że to jest szok. I oni tak naprawdę żyją. I mówią, wiesz, Pan chce, żebyś poprzestawał na tym, co posiadamy. Ja mówię, człowieku, przecież ty w tym garniturze, gdy wyskoczysz na ewangelizację, to mówisz, że ty pedofil jest. Gdzieś się zastanawiasz, to ty wyglądasz. Żeby nikt nie uwierzył, będzie dzieci chował przed tobą. Tak się nie chodzi. Człowieku szerokie takie spodnie, dwie wątkie kieszenie na przytwy, człowiek odjdzie, rozumiesz, i on Boże Chrystus, no ale zobacz, co ty robisz. Dlatego cię nie stać na garnitur. No zobacz, co ty robisz. Jak z tym mobilu wypowiedzieć. Ale ludzie tego nie rozumieją, to jest potężna blokada. Potężna blokada. Kiedyś człowieku, jak dziś pamiętam, jak jest wejście do metra w Warszawie, tak, stał taki gość, taka broda, taki płaszcz, człowieku, miał taką starą Biblię, Biblię Gdańską, tak? Bo oni w ogóle wierzyli, że tylko Biblia Gdańska jest naprawdę namaszczona. To jest ta sama ekipa, co tam myśli, tak, James, Wayne, nie wiem, jak się mówi, bo nie znam angielskiego. Księga, nie, Biblia Króla Jakuba, jak to się nazywa? O, że to jest namaszczone tylko. Taka jest taki ruch, taki kościele. A u nas mówią, że Biblia Gdańska jest namaszczona. I on stał i naprawdę z tej Biblii czytał. I on czytał, ja ci jest owa macica winna. Centrum Warszawy. Bo tam jest tak napisane. Nie jestem krzywym winnym, tylko ja ci jest owa macica winna. Rozumiem, ale stoi i czyta kredyt z tego. Brat Chrystusie, nasz człowieku zadłużony. To są silne zaburzenia. I silnym zaburzeniem jest to, że ludzie, oni nie chcą mieć pieniędzy. To jest kolejne silne zaburzenie. Wpojone w ludzi. Ty bądź biedny. Wiesz, biedny? Wiesz, to będzie dobrze. Chrystus był biedny. Ja mówię, nie był biedny Jezus. Jezusa ubranie kosztowało tyle, że żołnierze rzymscy, którzy mieli naprawdę wysokie pensje, rzucali losy o jego ubranie. Tak. On nie był biedny. Te złoto, kadzidło i mirra to nie było w jakichś małych kubeczkach, tylko całe wielbłądy tu były opanowane. Bóg ustawił swojego syna na dzień dobry. Jezus pracował, bo to był szlachetnia. A nie, bo nie miał z czym żyć. To trzeba zrozumieć. Ja kiedyś byłem na spotkaniu z jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Z naszym bratem w Chrystusie, nazywa się Peter Daniels. W tej chwili myśleliśmy, że on przyjechał do Polski, ale on się za stary, nie przyjeżdża. Ale byłem na jego spotkaniu. To było jedno z najważniejszych spotkań biznesowych, na jakim w życiu byłem. To, co on w ogóle powiedział, Peter Daniels. Był szok. I on, między innymi jego służba, sponsoruje taką ekipę naukowców, którzy badają różne sprawy związane z Bliskim Wschodem, życiem Jezusa i tak dalej. I właśnie oni doszli do tego, jakie ilości mirry, kadzidła i złota przywieźli medycy Jezusowi. Człowieku. Jezus został ustawiony na dzień dobry. Zobacz, przychodzi syn, tak? A ojciec mówi, z tego będziesz żył. Nie mówię tu o zespole finansującym Jezusa, złożonym w większości z kobiet, które podbierały pieniądze swoim mężom i przynosiły go. On nie miał skrupułów! Jezus nie miał żadnych skrupułów!
bo on w praktyce te rzeczy robi. Joanna mężowi zabijała, Jezusowi przynosiła. I to było w porządku, bo mąż był bezbożny, a Joanna była pobożna. I te pieniądze szły, tak? Na to, żeby królestwo było szerzone. On nie miał żadnych problemów, żeby kredyt obrotowy wziąć. Zaczynał mnie ktoś pyta, a kredyt można wziąć? Ja mówię, obrotowy. Obrotowy jest dobry, konstrukcyjny, mówię, to grzech. No bo ja tu brałem obrotówkę. Potrzebny był mu osioł pożyczył. Ale on miał cel. Potrzebna była łódź, pożyczył. Potrzebne było mieszkanie, pożyczył. Ale wszystko miało cel. Jezus nie pożyczył osła, bo mu się nie chciał chodzić. Nie jest pożyczył osła, żeby rozkręcić służbę. Jezus pożyczył łódź, żeby rozkręcić służbę. To są kredyty obrotowe. To przynosiło cel konkretny. A nie, biorę kredyt, żeby sobie kupić telewizor. Zarób na telewizor. Potem go kup. Tego daj mi słuchać. Przecież on przyszedł i mówi, najpierw wiecie co tam zrobię, bo ona w ogóle ona mówi tak, macie kredyty konstrukcyjne, to krzew. A my się dzielimy, pastorzy z całej Polski, wiesz, on stoi dziadek, 82 lata, rozumiesz, milioner. A pani przyleciał, mówi tak, przyleciałem własnym samolotem, mówi, sam sobie wydaję na hotel, a więc będę mówił, to będę chciał. Rozwalił nas w ogóle, wiecie. Jak znacie angielski, to poczytajcie jego ogłoszenia, Petera Danielski, nie? Mistrzostwo świata to w ogóle robi. Na końcu mówił taki kawał złota, jak pastorowi mówi, masz. Jak pastor nie popatrzy, to co zorganizował wszystko. Nic od nas nie wziął, żadnych pieniędzy, dał mu kawał złota, wiesz, nie? Ale to jest to, ja potem jeszcze do niego wrócę, bo to jest bardzo ciekawa postać. Czwartą rzeczą to są kompleksy. Ludzie nie rozwijają się finansowo, bo nie wierzą w swoje możliwości, mają kompleksy. Dlatego się nie rozwijają finansowo. To jest potężna bariera. Piąta rzecz to jest lęk przed zmianami. Rozwój finansowy, rozumiecie, jest związany ze zmianami życiowymi. To nie to, że siedzisz ciągle w jednym miejscu i ty myślisz, tu mi będzie Pan błogosławił. Ja nie wiem, czy to tak działa. Może trzeba się ruszyć. Może trzeba pójść w takie miejsca, w których nigdy nie byłeś. Myślałeś, że tam jest w ogóle dla ciebie za grubo. Szósta rzecz to jest lęk przed ryzykiem. Zdobywanie pieniędzy jest związane z ryzykowaniem. Ponieważ pieniądz jest bardzo opresjonowany. Są trzy dziedziny na świecie najbardziej opresjonowane przez szatana. Władza, pieniądze i życie seksualne. Słuchajcie, są trzy główne przestrzenie opresji diabelskiej. Diabeł opresjonuje pieniądze, bo on zna to słowo, że pieniądz umożliwia wszystko. Rozumiecie? Jak ja się dowiedziałem, jak wyglądają na przykład kampanie ewangelizacyjne w Afryce, to mi oczy do orbit wyszły. Czy człowieka oni jadą, na przykład, mają dwie walichy pieniędzy, jadą do lokalnego kacyka, tak? I mówią, chcemy zrobić ewangelizację w swoim kraju. On mówi 100 tysięcy dolarów, oni kładą, proszę bardzo, i na to się zbiera kolejki w kościołach. Na łapówki. Żeby można było robić potężny namiot ewangelizacyjny gdzieś. I żeby komunistyczny kacyk nie wprowadził tam swojej armii, nie rozpieprzył ci tego. Ludzie myślą, że taka duchowość jest wielka. Taka właśnie jest duchowość. Wiewali się szmalu i przyprowadzali 100 tysięcy do Jezusa. Warto zapłacić. Nigdzie nie jest napisane, że nie wolno dawać łapówek, że nie wolno brać łapówek. Że nie wolno dawać łapówek. Jest napisane, żeby nie brać łapówek. Nie brać. Rozumiesz? W ogóle to są tego typu rzeczy. Ktoś mówi, to takie mało duchowe, jak mówię mało duchowe, powiedz to tym ludziom, którzy oddali życie Jezusowi w tym namiocie właśnie. Tym dzieciom, które zostały wskrzeszone. I czym powiedz, co za drogo. Nic nie jest za drogo. Nic. Jeśli chodzi o to, jak ludzi przyprowadzić do Boga. Siódma rzecz to jest niechęć rozwijania się. Chrześcijanie nie chcą się rozwijać. Mówię, a po co się będę rozwijał? Bóg jest ze mną. Całe życie będę mówił, poszłem, a nie poszedłem i Bóg będzie się błogosławił. No zobaczymy.
Tydzień temu mówię, staw zęby. Mówię, chcesz ewangelizować, to ze mną staw z przodu. Dwóch jedynych. Czekam, aż mi wyrosną. Mówię, nie będziesz w tym kościele ewangelizował, jak nie masz trybu z przodu. Ale jestem namaszczony. Mówię, idź do ordynatora szpitala z tą przerwą, co masz z przodu i powiedz do niego tak. Jestem namaszczony. Później tutaj się rozdrawiał. Pokrzyszczam. I on cię popatrzy, wiesz, twoje namaszczenie spłynie, który ciebie od razu na ziemię, aby wyjść z tą człowieka. Mówię, to prosto rzecz. No i czekam, aż mu wyrosną zęby. Ja mówię, tak, wiecie, jak go przekonałem, żeby sobie wstawił zęby. Ja mówię, to ja zrobimy tak, ty sobie wstawisz zęby, a jak ci wyrosną, to ty zostawiłeś ci wypadło. Taki moment robimy, staniemy, mówię, to tak, takie coś robimy. Wypadło. A na razie staw zęby i idź głosić Chrystusa, bo to szkoda, bo ludzie to piekną. Jesteś ewangelistą, mówię. Szanuj dar, który masz. Tam też się potem wylecą i będzie dobrze. Ja nie mam nic przeciwko rośnięciu zębów, super. Kiedyś o jedną dziewczynę się modliłem w internecie, która ciebie siedziała przy Facebooku, kiedy się o nią modliłem, to nie dobrze. W ogóle siedziałem o internecie, modliłem się o nią. O tym, że ząb mi wyrósł, ja mówię, to dobrze. Super. Nie ma problemu, wiecie, też jest dobrze. Niechęć rozwijaj, no rozumiesz, to jest to. Potem to jest niewiedza gospodarcza. Chrześcijanie mówią, nie muszę się znać na rynku. To się poślizgnie, że cię nie będziesz znał na rynku. Musisz się znać na rynku. Musisz wiedzieć, o co kaman wszędzie. Bo to jest blokada. Ilu ludzi się wywaliło poprzez nieznajomość działań urzędów skarbowych, systemów na rynkach. Przecież mnóstwo ludzi się wywaliło. Chrześcijan. Następna to jest lenistwo. Zwykłe lenistwo. Bo ja już mam dobrze, bo ja już mam pensję, bo ja już mam to. Ja mówię dobrze, ale trzeba więcej. Masz tyle dobrze, idziemy dalej. Ostatnio z jednym człowiekiem rozmawiam, on mówi, ale mi wystarczy. Jakieś tam powiedział, że dwa coś tam wystarczy miesięcznie, mówię, ale w tej drugiej pracy możesz mieć prawie 5 tysięcy. No tam, no tak, ale tam muszę to, muszę to, muszę tamto. A mówię, mi nie potrzebne są takie pieniądze. Ja mówię, to idź do tamtej pracy, mówię. I sobie zostawić potem te dwa z trzy, resztę mnie przyniesiesz. Bo mnie są potrzebne, mówię, twoje pieniądze. To ty sobie zostaw tamto, a resztę przyniesie. I tak co miesiąc będziemy robić. A ja już nie wiem, co zrobię z tymi twoimi pieniędzmi. Ja je pompuję w królestwo. A ty dalej patrzę na niego. Ja mówię, na co się patrzysz, człowieku, mnie nie rozumiesz, że masz potencjał na 5 tysięcy miesięcznie, a chcesz zarabiać 2, bo jesteś leniwy. Mówię, zrozum to. Jesteś leni. Leni. Bo masz wykształcenie, masz praktykę, tak? A po prostu jesteś leniwy, bo tam trzeba włożyć większą pracę. Ale za te pieniądze, które tam zarobisz, ty więcej poszerzysz królestwo niż za te pieniądze. I to się nazywa duchowy pragmatyzm. My uczymy ludzi, zakładacie firmy, zakładacie pod królestwo. Pod królestwo. My jesteśmy ludźmi królestwa. Ja wiem, że ludzie, my mamy piękne serca, możemy mieszkać w kartonie. Rozumiesz? I my damy radę. Rozumiesz? To nie znaczy, że masz nie być milionerem. Bo im więcej będziesz miał, tym więcej dusz uratujesz. Twoje pieniądze dusze będą ratować. Ja z biznesmenami rozmawiam, u nas ja mówię, proszę was, nie chodźcie na ulicę. Po co wy na tą ulicę chodzicie? Przecież ty jesteś biznesem. Ty zarabiasz pieniądze, nie chodź na ulicę. No. I pompuj pieniądze, żeby ewangeliści mogli głosić. Ja marzę na przykład, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby wprowadzać ludzi w pełne etaty. Żeby można na przykład pouruchomić jednego, drugiego, trzeciego ewangelistę, który będzie głosił na pełnym etacie. Przecież to jest potężna historia. Facet wstaje rano, rozumiecie, modli się i zasuwa w ogóle głosić Ewangelię. I możemy mu dać w ogóle pieniądze na to.
Kurczę, to sens ma wszystko, tak? To ma sens. To ma sens. Dziesiąta rzecz to jest chciwość. To też ta bariera. Chciwość. Tak? Nie da, ja nie da. Bo ja chcę mieć. Mnie bój się. Tak? Nie zabraknie ci. Następnie to jest złe gospodarowanie finansami. Problemy z priorytetami i złe zarządzanie. To jest zmora u chrześcijan. Myślą, jakoś to będzie, a potem pieniądze w ciągu miesiąca przelatują przez palce. Następnie to jest zły język. To jest złe wyznanie. My musimy o sobie mówić jako o ludziach bogatych. My musimy myśleć o sobie jako o ludziach bogatych. To musi być w naszej mentalności. Następnie to jest niekorzystanie z łaski, tylko znowu myślenie, że aha, no tak już taki potencjał, to tylko na moim potencjale. Nie, twój potencjał jest związany z łaską. Czyli możesz więcej niż sobie wyobrażasz. Więcej. Zrobisz mały krok związany z twoim potencjałem, a Bóg otworzy potężną drogę. Potężną drogę. Jeden mój znajomy, jak zakładał firmę, on nie miał pojęcia o niczym. Jak mu powiedziałem, załóż firmę, on mówi, że weź do finansowania i dostaniesz. Bujał się z tym człowieku chyba rok. Po roku złożył wniosek o dofinansowanie. Jedynie on dostał z całego regionu. Żebyście zobaczyli, jaki on biznes plan skrobał. Po prostu... Rozumiesz, jak ja zacząłem ten biznes plan, moja naturalna reakcja była taka, w ogóle wiesz, chciałem powiedzieć, może niech ci to ktoś napisze. Ale patrzyłem, o Boże, mówię. Dobrze, rozumiem, to chodzi o łaskę. Mówię, nic. Poszedł dostać. Dalej piją. Mówię, bardzo dobrze. To mamy, ale to już mamy nie jeden przypadek taki. Że tak to było na skrowaniach, po prostu człowieku, wiesz, no to poszedł z Unii dostępny. Następnie to jest poruszanie się poza objawieniem. To jest wielki problem dla ludzi, bo ludzie myślą, aha, to teraz ja cokolwiek zrobię. Ja mówię, masz, możesz wszystko, ale szukaj teraz, od czego ty masz zacząć. Wszystko możesz, tylko nie wszystko przynosi najlepsze efekty. Teraz patrzymy, co przynosi najlepsze, bo szukamy tych najlepszych efektów. Najlepszych efektów. Nie? I ostatni taki barier to jest przełożenie miłości z dawcy na dar. Czyli zaczyna, ludzie, którzy już zaczynają już powodzić krok po kroku, zaczynają myśleć, że tak naprawdę to staje się celem ich życia. Pamiętaj, pieniądz nigdy nie może być celem twojego życia. Pieniądz zawsze jest środkiem. Masz być milionerem i do końca rozumieć, że pieniądz jest środkiem. Twoje motywacje w sprawie pieniędzy są bardzo ważne. Te rzeczy poukładaj sobie w środku, bo to będzie definiowało wszystko. Bądź nakierowany na królestwo, jeżeli chodzi o pieniądze. I bogać się. Kilka rzeczy związanych z sianiem w Królestwo Boże. Po pierwsze, siejemy tam, gdzie jest życie. Nigdy nie siejemy w śmierć. Nie wolno dawać pieniędzy tam, gdzie nie przynosi do życia. Ludzie mówią, sieję, a nie mam zwrotu. Ja mówię, może ty w śmierć siejesz. No daję te pieniądze do zboru, w którym jestem. Ja mówię, ja ci dawno powiedziałem, że nie powinieneś być w tym zborze. Przed śmierć. Ja nie przyłożę palca do śmierci w życiu. Ja bym w życiu nie dał 5 zł kaznodziei, który by głosił religię. Dlaczego? Bo moje 5 zł by wspomogło głoszenie przez niego religii. Ja w życiu nie dam 5 zł komuś, kto głosi herezję. Kiedyś pojechaliśmy na konferencję do Kijowa, bo chcieliśmy, żeby apostoł położył na nas ręce. Żeby Ciorem Maldonado położył na nas ręce, na mnie i na klatę. My pojechaliśmy taką większą ekipą. I tam był też, miał przyjechać
Benny Hinn. Ale Benny Hinn dostał zawału, czy wylewu, już nie pamiętam czego on dostał. No i on tak się, w ogóle on tam nie przyjechał, przyznał tego swojego, a chyba jakiegoś tam ucznia swojego. Fajnie też ten różnik, bo tam widać było, że takie namaszczenie proroże przeciwnie się przyjawia. Ale to też jest w ogóle, to jest szaleństwo. 12 tysięcy ludzi tam było. Na telebimie będę w Chin występował. Na telebimie widziałem taką rzecz, która była dla mnie bardzo trudna, ponieważ on powiedział wtedy, widać było, że, to, że się otarł o śmierć, wywarło na niego bardzo taki negatywny wpływ. I on powiedział tam kilka rzeczy, Benny Hinn, na tym telebimie, takich, które były w ogóle no nieprawdziwe, były nieprawdziwe rzeczy. I potem zbierano kolekty na służbę Benny Hinna. Ja to się później dowiedziałem, co zrobili nasi ludzie, bo ja nie wiedziałem. I nasi ludzie wyszli, żeby dać kolektę na Benny Hinna. I dostawane były, i dostali koperty. I ci, którzy po angielsku w ogóle pisali, to napisali mu kilka informacji. Możliwe, te koperty mu wysłać. Wobec tego, co on powiedział. Nie? Nigdy nie się śmierć. Ponieważ coś się jeszcze zbierze. Kiedy siejesz pieniądze w służbę, która nie niesie życia, rozumiesz, to będzie do twojego życia przychodziło to, co ta służba niesie. To jest bardzo ważne. Jak siejesz w jakąś służbę, to przychodzi do ciebie z tej służby. To trzeba. Dlatego siej w życie. Zawsze tam, gdzie jest uwalniane życie do twojego życia. Siej tam, gdzie się karmisz. Słowem i miłością. Siej w miejsce twojego karmienia. I trzecia rzecz. Siej w twoją własną służbę. Naucz się tego. Jeżeli już posiadasz jakąś służbę, to zawsze siej też w tą służbę. Nie bój się czegoś takiego. Siej tam, gdzie karmisz się, siej w życie, ale też siej w twoją własną służbę. I oczywiście siej tam, gdzie indywidualnie objawi ci Bóg. Bo czasami Bóg może ci objawić pewne miejsca, gdzie masz zasiać. Ale one nigdy nie będą stałe w sprzeczności z tym, co powiedziałem wcześniej. Nigdy Bóg na przykład nie powie, nie siej w życie, nie siej w ogóle tam, gdzie się karmisz. Absolutnie. Jak wyglądają formy dawania? I to ja mówię od strony bardzo praktycznej. Ja nigdy nie głoszę na przykład czegoś takiego, że istnieje jakaś zasada dziesięciny, bo nie istnieje zasada dziesięciny. Zasada dziesięciny istniała w Starym Przymierzu. To była zasada. Dzisiaj zasada to jest stocina. Wszystko, co posiadasz dla Pana, to jest zasada. Więc nie możemy ustalić zasady dziesięciny. Natomiast dziesięcina jest bardzo dobrym punktem wyjścia. Ja zawsze mówię tak, jeśli ty nie jesteś w stanie siać 10%, no to na pewno nie będziesz siał 20, 30 czy 40. I wracam teraz do Petera Danielsa. Peter Daniels zaczął nam zadawać bardzo kłopotliwe pytania. Na pewno nie wiesz, pastorzy, liderzy, gdzieś to mówi tak, ile dajecie na służbę Królestwa? I on mówi tak, bo ja daję systematycznie 40% moich dochodów. Nam kopary opadamy, słuchajcie, jak ten fast teraz mówi. On mówi, chcecie mówić o pieniądzach. Ja daję 40% dochodu. Mówi, a jest w takim małym kościele. Mały kościół jest australijski. Mówi, ostatnio przyjeżdżał mojemu pastorowi 5 kilo drewna. Przyniosłem, położyłem mu na kadarnicy. Mówię, mam, takich kulach. To on mówi, co nas tym zrobić? Mówi, nie wiem, może skarpetki położył w ogrodzie. Rozumiecie? On nam pokazał parę rzeczy. On powiedział tak. O intencje mówił. Przede wszystkim wiem, skąd to ma. A po drugie wiem, na co to widzicie. Z nim jak rozmawiałem, w
telewizji australijskiej, zapytamy go: Panie Darek, czy to prawda, że Pan ma jedną parę butów? A on mówi tak. A mówi: dlaczego Pan ma jedną parę butów? Pan jest milionerem. On mówi: bo mam jedną parę butów. Ale Pan ma też Rolls Royce'a. A on mówi: no mam Rolls Royce'a. A czemu Pan ma Rolls Royce'a? A on mówi: bo mnie stać. Rozumiem, co chodzi. On pokazał szok. On z jednej strony w ogóle facet żyjący w totalnej skromności, z drugiej strony facet będący świadomy tego, kim jest w Chrystusie. On się z żoną swoją mówił, on mówi: zobaczcie, bo mówi: pierwsza zasada bycia bogatym. To powiedział, skąd to mają, na co to idzie. Mówi: druga zasada bycia bogatym. Widzicie tą piękną kobietę, która siedzi z przodu, tam siedziała taka ta żona jego, też koło 80. Taka w ogóle, jakbyście ją zobaczyli, no w ogóle byście powiedzieli: to jest żona milionera. A gdzie taka sobie siedziała? I on mówi tak: jestem z nią blisko 60 lat. Jak dziś mnie całuje, jest tak samo jak 60 lat. Oto to druga zasada. Jak kochasz, to kochaj na maksa. W ogóle facet nieprzeciętne rzeczy nam pokazywał. Pokazywał nam zupełnie inną formułę, tak, niż my do tej pory widzieliśmy. Dziesięciny idą na utrzymanie służb i usługujących. To jest ich podstawowy element bytowania i trzeba to zrozumieć. Często ludzie mówią: na co idą moje dziesięciny? Ja mówię: na moje spodnie stare. A mówię: dziwisz się? Mówię: co byś chciał, żebym przychodził na ciach? I ci głośno? Mówię: we mnie inwestujesz, człowieku. Inwestujesz we mnie, bo ja sieję życie. To w ogóle trzeba ludzi umówić. Bo ludzie mówią: a na co mi to może być? Ja mówię: człowieku, czy jestem twoim największym skarbem tu? To tak w ogóle działa. Jak czytasz Pismo Święte, to widzisz, na to szły dziesięciny. Na służby i na kapłanów. Na to szły dziesięciny. Ja zawsze mówię: dlatego, że inwestujecie we mnie, tak, to mamy taki poziom funkcjonowania służby. Taki poziom mamy. To trzeba umieć zobaczyć, jak to działa. Potem Pismo Święte mówi nam o daninach. Daniny są więcej niż dziesięcinami, to jest coś więcej. Coś, co uruchamia kolejne przestrzenie w nas. Następnie są ofiary. Na każdy cel, który wskazuje nam Bóg. Jakie są podstawy gospodarki finansami? Przede wszystkim, i zawsze o to proszę, trzeba płacić podatki. Nie będziemy płacić podatków, to nam wytoczą sprawę. Żyjemy w bezbożnym systemie finansowym, ja o tym wiem. Coraz więcej ludzi zakłada, przynajmniej z naszych znajomych, firmy za granicą. Niestety. W naszym kraju zabiera się ogromne pieniądze. Ale chcesz mieszkać w tym kraju? Płać podatki. Oczywiście bądź mądry i wykorzystuj każdy niuans finansowy. Bo każdy niuans, trzeba mieć dobrych księgowych, ludzi, którzy po prostu dobrze się doradzą, żeby jak najmniej dać się okraść. Płacimy ogromne podatki. Satanistyczne. 10% powinniśmy płacić. Za 10% można utrzymać państwo. 10%, gdyby każdy obywatel płacił, utrzymujemy państwo. Tylko trzeba było zrezygnować oczywiście z wielu rzeczy, których państwo robić nie powinno. Bo państwo robi tysiące rzeczy, których robić nie powinno. Choćby cały system edukacji. Nigdy Bóg nie złożył na państwo systemu edukacji. Edukacja jest złożona na rodziców. Będziesz uczył swoich dzieci, jest napisane na książce. Tak? Więc a mamy różne rzeczy, tak? W państwie. Następnie są dziesięciny, które wkładamy do Królestwa Bożego. Następnie jest cały system szczęścia osobistego, rodzina, dom i tak dalej. Następnie jest rozwój osobisty. W to inwestujemy. W rozwój osobisty.
Bo im bardziej my jesteśmy rozwinięci, tym bardziej też nasze finanse są rozwinięte. I następnie są daniny i ofiary. Nie mylmy się z tym. Umiejmy to robić. Wiedzmy, w jaki sposób zadziałać w tych sprawach. Kiedy mówimy o ofiarach, pamiętajmy, że pierwsi zawsze są wierzący. Jeżeli masz do wyboru dać pieniądze wierzącemu, a niewierzącemu, to daj wierzącemu. Zawsze. Nawet jeśli niewierzący, to będzie bliska Tobie osoba. Ktoś według ciała. Rozumiecie? Ja wyrzucam tylko krótkie hasło na temat finansów. Chodząc z Bogiem prawidłowo, będziesz prawidłowo chodził w tym systemie finansowym. Nie ma takiej opcji, żeby nie powiodło się Twoje życie finansowe. Nie ma takiej opcji. Bardzo ważną rzeczą jest totalny zwrot w Tobie związany z finansami. Wiedz, że jesteś powołany do tego, aby mieć dużo pieniędzy. Wiedz, że posiadasz potencjał. Wiedz, że masz być szczęśliwy za pomocą tych pieniędzy. Widzisz, jak to pięknie Bóg On im kazał wiele dziesięci oddawać. Tam na kapłanów i na służbę to była jedna. Drugą kazał im odkładać na własne walety. Wiecie? Oni mieli obowiązek odłożyć 10%, żeby raz w roku sobie zrobić konkretną imprezę. O tym pisze Pismo Święte. Jest napisane, nakupisz sobie wina, nakupisz sobie mięsa i będziesz się radował przed Panem. I 10% trzeba było każdego miesiąca odkładać. Rozumiesz? I oni raz w roku jechali na wakacje, wręczyli tam, gdzie był wręczyli ołtarz pański i była impreza. I tam nie było to, że sobie żałujemy na coś. A oni kazali 10% kolejno na to odkładać. Jak ty sobie dobrze policzysz, to fundamentalnych 10 to było 3 przynajmniej. Oni cały czas kazał dzielić te pieniądze. Rozumiesz, o co chodzi? Oni kazał dzielić. Tak? Gospodarujcie finansami, tak? A jaka była trzecia? Już nie pamiętam, bo musiałbym sobie przypomnieć, może lepiej. Rozumiesz? Chodzi o to, że ty musisz rozumieć, jak pieniądze mają funkcjonować. W ogóle nie musisz, nie będziesz miał tych pieniędzy. A potem odpowiednio tym wszystkim gospodaruj. Siej potem w królestwo. Siej ile możesz. I wrócę jeszcze raz na końcu i powiem wam, co on zrobił, Peter Daniels. Posiadał w Pakistanie potężne przedsiębiorstwa. I kiedy rząd w Pakistanie, kiedy weszła ustawa do przegłosowania o tym, że był wniosek złożony od ugrupowań muzułmańskich, żeby zabronić publicznego głoszenia Ewangelii w Pakistanie. Więc Peter Daniels udał się na wizytę do prezydenta. I powiedział do niego tak. Posłuchaj, rozmówię sam. Ta ustawa nie ma prawa przejść. Jeśli ta ustawa przejdzie, w ciągu 2 tygodni zwinę swoje wszystkie aktywa i wyprowadzam się z Pakistanu. Ustawa nie przeszła. Zobaczcie, kto uratował tysiące istnień w Pakistanie. Biznesmen. A pamiętacie, kto pierwszy przetopiła tego ciała Jezusa? Biznesmen. Nie apostoł. A zgadnijcie, co on przyniósł Piłatowi? Sakwę. Postawił i powiedział, ciało Jezusa rozproszę. Pieniądz umożliwia wszystko. Nie miejcie do tego dziwacznego podejścia. To nie wolno tak. Unikajcie sformułowań pod tytułem Pan da, Pan nie da. W Tobie jest cały potencjał finansowy. W Tobie. I możesz więcej niż myślisz. Również w sferze finansowej. Więcej niż myślisz. Ja naprawdę widzę rozwój ludzi. To nie oznacza, że jest łatwo. Ja widzę, jak ludzie naprawdę wojują z przeciwnikiem w ten sposób, że przebijają się przez wiarę, budują swoje systemy finansowe. I widzę, jak to robią ludzie, którzy naprawdę po ludzku by tego nie zrobili. Jest im trudno często przez pewne okresy czasu.
To nie ma tak, że raptem wszystko ich spada. Często przez wiele miesięcy ludzie borykają się na tej granicy egzystencji. Rozumiecie? Ale wiedzą, po co idą. Wiedzą, po co idą. Mówią, ja nie będę całe życie funkcjonował byle jak. Ja będę się rozwijał finansowo. Ja będę szerzył królestwo finansami później. Ja będę to robił. Nie będę się zadowalał tylko czymkolwiek. Kiedyś nauczałem w kościele, że możemy mieć wiele domów. Jeszcze w pierwszym naszym kościele. I taki człowiek miał pocit, ja to bym chociaż jeden dom chciał mieć. No bezdomny był. Ja mówię do niego, no bo ty myślisz egocentrycznie. No bo widzisz, bo Bóg mówi, że możesz mieć wiele domów, a ty byś chciał jeden. Wiesz, no, bo jakbyś miał wiele domów, to byś na przykład mógł te domy wykorzystać na rzecz królestwa. A w jednym sobie mieszkasz. Byś sobie w jednym mieszkał, w drugim byś miał do ciebie sierociniec. Dlatego Bóg mówi cały czas do nas takie rzeczy.